Zrobię takie bardzo szybkie przypomnienie tego, jak w ogóle światło pada na fotosystem i tak dalej, bo to wszystko, co mówiono w poprzednim filmie, chcę od razu iść do punktu wyjściowego, kiedy już mamy nasz elektron, który jest wybijany z fotosystemu, ale tak szybkie przypomnienie tylko. Mamy tutaj barwniki antenowe. To jest omówione w poprzednim filmie, że ktoś nie rozumie, ale w każdym razie barwniki antenowe. To są po prostu takie anteny, barwniki, które wychwytują promienie świetlne, absorbują energię świetlną, bo tu mamy światło, które pada na fotosystem. Fotosystem ma w sobie barwniki antenowe, czyli barwniki pomocnicze, jakieś chlorofile, karotenoidy i tak dalej. Te barwniki wyłapują nam promienie świetlne, które padają, przenoszą tą energię świetlną na centrum reakcji fotosystemu. W centrum reakcji znajduje się nam magnez. Centrum reakcji stanowi chlorofil. To jest najczęściej chlorofil, a centrum reakcji. Pod wpływem tej energii świetlnej, która została przekazana przez została absorbowana przez barwniki antenowe i przekazana na centrum reakcji, chlorofil ulega wzbudzeniu. A konkretnie elektrony chlorofilu ulegają wzbudzeniu, czyli przechodzą na wyższy poziom energetyczny. I dzięki temu, że elektrony chlorofilu ulegają wzbudzeniu, przechodzą na wyższy poziom energetyczny, są one wybijane z chlorofilu, a konkretniej z magnezu, ponieważ w centrum reakcji chlorofilu znajduje się magnez, z którego wybijane są elektrony, które są wzbudzone, elektrony chlorofilu, które są wzbudzone dzięki energii przekazanej przez barwniki antenowe, która wcześniej była absorbowana przez nie z światła po prostu. Więc mamy w tym momencie wybity elektron z centrum reakcji po prostu, z chlorofilu. I w tym momencie możemy już zacząć działanie. Dobra. Pamiętajcie, że ten cały proces będzie prowadził do tego, żeby powstała nam ATP, bo ATP to jest magazyn energii. Dobra, mamy wybity elektron i pamiętajmy teraz, że jesteśmy w cyklicznej. Wprawdzie wybity elektron będzie się liczył do i cyklicznej, i do niecyklicznej, ale teraz omawiamy cykliczną. Więc jeżeli mamy cykliczną, czyli to, co nam przeprowadzają bakterie i rośliny, też mogą. Bakterie, rośliny. Mamy tylko PS1. Tylko PS1. I jeżeli tak jest, to ten elektron został wybity z tego PS1, bo to jest po prostu fotosystem. Tutaj nie napisałam, jaki to jest, bo możemy założyć, że to jest fotosystem drugi na przykład, ale teraz zakładamy, że to jest cykliczne, więc elektron wybity jest z fotosystemu pierwszego. PS1 wybity elektron. Bo to jest po prostu fotosystem. To całe. I ten elektron sobie idzie, więc powstaje nam luka. Nie ma tutaj żadnego elektronu, więc powstaje nam luka. I ten elektron jest przenoszony, idzie na coś takiego, co nazywa się łańcuch przenośników elektronów. Łańcuch przenośników elektronów. I ten elektron sobie tutaj idzie. I podczas transportu elektronów jest uwalniana energia. Uwalniana energia. Nawet nie trzeba dochodzić już dlaczego, jak. Po prostu podczas transportu wybitych elektronów z fotosystemu przez łańcuch przenośników elektronów uwalniana jest energia podczas transportu elektronów. Przez te przenośniki. No i tak, w międzyczasie, jak te elektrony sobie idą, to jakiś inny elektron zapełnia nam tę lukę. Bo po prostu sam transport elektronu powoduje uwolnienie energii, a nie sam elektron. Więc po prostu elektron sobie wraca i zapełnia lukę w fotosystemie, w PS1. Dlatego to się nazywa po prostu cykliczna, bo jak mówiłam, tutaj po prostu jest tylko jeden fotosystem, elektron jest wybity, powstaje luka, elektron jest transportowany przez przenośnik elektronów na takim łańcuchu, takim ciągu i podczas tego transportu tych elektronów jest uwalniana energia,
I w międzyczasie elektron wraca i zapełnia z powrotem tą lukę. A co się dzieje z tą energią? Bo to jest to, co jest najbardziej istotne dla nas. Ta energia służyć będzie do czegoś takiego. Mamy tutaj tylakoidy, gran. Tu mamy stromę. To jest taki bardzo popularny schemat. To jest wszystko. Chloroplast oczywiście. Zakładamy, że zachodzi to u roślin, bo będzie nam łatwiej po prostu z chloroplastem. Tylakoidy, gran i stroma. I ta energia uwalniana podczas transportu elektronów pomoże nam w transporcie aktywnym. Ponieważ w stromie jest mało H+, czyli pH jest takie wysokie. W tylakoidach gran jest dużo H+, więc stężenie, w sensie więc pH jest niskie. Tu jest narysuję na przykład 3. Tu jest mało H+, tu jest dużo H+. I jeżeli chcemy, żeby te przeszły tutaj, to potrzebujemy energii, ponieważ jest to transport aktywny. Transport aktywny jest wbrew gradientowi stężeń. Gradient stężeń, gradient to jest różnica. Transport zgodnie z gradientem stężeń to jest z miejsca, gdzie jest dużo, do miejsca, gdzie jest mało, no bo jest jakby nam łatwiej, jak mamy dużo rzeczy i jedna sobie przechodzi tutaj. To jest transport zgodnie z gradientem stężeń, z wysokiego stężenia do stężenia niskiego. Ale jak tutaj stężenie H+ jest niskie i nagle H+ chcą nam przejść do wysokiego stężenia, to jest to trudne. Więc tutaj musi zajść transport aktywny. Aktywny, czyli wymaga energii. Transport aktywny wbrew gradientowi stężeń, wbrew różnicy stężeń, z mniejszego stężenia do wyższego stężenia, wbrew różnicy stężeń. To jest bardzo istotne. Transport aktywny wbrew różnicy stężeń. Mamy tylakoidy gran. I mamy stromę tutaj. I to jest wszystko chloroplast. A to jest ogólnie błona, w której znajduje się fotosystem tak naprawdę. Tylko ja to tak narysowałam bardziej okrężnie. Bo ten fotosystem, jak już wcześniej mówiłam, znajduje się właśnie w błonie tylakoidów gran. Czyli ta energia uwalniana podczas transportu elektronów będzie użyta do transportu aktywnego H+, ze stromy do tylakoidów gran. Ten transport musi być aktywny, musi mieć dostarczoną energię, ponieważ jest on wbrew różnicy stężeń, czyli ze stężenia niższego do stężenia wyższego. Czyli ta energia jest potrzebna do tego transportu. Do transportu, czyli energia uwalniana podczas transportu elektronów jest użyta do transportu aktywnego H+, ze stromy do tylakoidów gran przez błonę fosfolipidową. Po to, żeby zrobić gradient stężeń. Po to, żeby tutaj było tych H+ więcej. Bo jeżeli tych H+ tu będzie więcej, bo te stąd przejdą tutaj, to znowu trzeba będzie zrobić transport. I w tym momencie zajdzie nam dyfuzja, czyli transport bierny. Bierny transport, bo on już będzie zgodnie z gradientem stężeń, ponieważ będzie ze stężenia wysokiego do stężenia niskiego. Tak jak tutaj, zgodnie z gradientem stężeń, stężenie wysokie do niskiego. Czyli po to potrzebna jest ta energia uwalniana podczas transportu elektronów, żeby wytworzyć gradient stężeń między stromą a tylakoidami, żeby stężenie w stromie było niskie i żeby mógł zajść transport aktywny H+, wbrew różnicy stężeń do tylakoidów gran, żeby była duża różnica stężeń. Po to, żeby te H+, z tylakoidów gran z powrotem mogły przejść do stromy, tylko już na zasadzie dyfuzji, czyli przenikania po prostu, to jest transport bierny, nie wymaga nakładu energii, ponieważ jest zgodnie z gradientem stężeń, jest zgodnie z różnicą stężeń, on sobie może swobodnie przejść, nie potrzebuje żadnej energii, bo jest ze stężenia wysokiego do stężenia niskiego. I po co nam to zachodzi? Po co jest nam ta potrzebna różnica stężeń? Po co jest nam ten gradient stężeń, różnica stężeń H+. Po to, że w
tym miejscu znajduje się coś takiego jak syntaza ATP. To jest w ogóle cały mechanizm działania, w sumie omawiam mechanizm działania syntazy ATP. Chwila. Syntaza ATP. I to nie jest synteza, to jest syntaza ATP, ponieważ jest to enzym. Syntaza ATP. To jest to. I chodzi o to, że kiedy te H plusy będą przechodzić swobodnie przez błonę, to będzie wytwarzana, będzie uwalniana energia mechaniczna. One po prostu mechanicznie zaczną tą syntezę obracać. Ona ma coś takiego jak rotor, ma taką główkę. Ona jest taką, można nią kręcić po prostu. I kiedy te H plusy, można sobie wyobrazić, po prostu one przechodzą, one lecą szybko, bo nie potrzebują transportu aktywnego, mogą sobie swobodnie, biernie przechodzić przez tą błonę, po prostu napływają, napływają. One powodują obrót tej syntazy, obrót główki tej syntazy ATP. A jeżeli sobie spojrzymy na to, jak zbudowana jest syntaza ATP, ona ma taki rotor, czyli może się jakby obracać, na którym na górze znajduje się ADP i PO4 3-. Czyli wszystko, co jest nam potrzebne tak naprawdę do powstania ATP. Więc w momencie, kiedy jest gradient stężeń i H plusy swobodnie dyfundują z tylakoidów gran do stromy, to ich energia mechaniczna uwalniana podczas ich przepływu powoduje ruszanie się, kręcenie się tego rotora syntazy ATP i po prostu dzięki tej energii mechanicznej, to jest energia mechaniczna przepływu H plusów powoduje powstanie ATP. Ja chyba zrobię osobny film ogólnie o mechanizmie działania syntazy ATP, bo on jest, wydaje się skomplikowany, ale tak naprawdę on jest bardzo prosty. Jest taki sam praktycznie w oddychaniu komórkowym, tam gdzie jest łańcuch oddechowy, tam znowu chodzi tylko o to. To są wszędzie te elektrony, te łańcuchy elektronów, to jest wszystko po to, żeby powstało ATP, żeby powstał nam ten gradient stężeń. I tak jak mówiłam, tutaj w cyklicznej powstanie nam tylko ATP. Może dla kogoś już się wydaje to skomplikowane, ale takie nie jest, przynajmniej ten etap. Więc jeszcze raz omówmy. Wybity elektron z fotosystemu pierwszego, z chlorofilu pod wpływem światła, idzie na łańcuch przenośników elektronów i podczas jego transportu jest uwalniana energia. W tym czasie ten elektron sobie wraca i zapełnia tą lukę z powrotem, a ta energia uwolniona podczas transportu tego elektronu przez przenośniki na łańcuchu jest użyta do tego, żeby przetransportować aktywnie H plusy ze stromy do tylakoidu gran. Aktywnie, ponieważ potrzeba energii, bo jest to transport wbrew różnicy stężeń, wbrew gradientowi stężeń, czyli jest to transport aktywny ze stężenia niskiego do stężenia wysokiego, po to, żeby w tylakoidach gran było wyższe stężenie, żeby stworzyć dużą różnicę stężeń, żeby powstał gradient stężeń. I potem H plusy z tylakoidów gran już mogą sobie swobodnie dyfundować transportem biernym do stromy z powrotem, ponieważ nie potrzeba energii, bo jest to gradient zgodnie z gradient, jest to transport zgodnie z gradientem stężeń. One po prostu sobie przechodzą zgodnie, czyli ze stężenia wysokiego do stężenia niskiego. Przy okazji ich ruch powoduje obracanie się, energia uwalniana podczas ich ruchu. Jest to energia mechaniczna, która powoduje obracanie się rotora syntazy ATP, czyli takiego kompleksu białkowego, który znajduje się w błonie. I na jego główce znajduje się ADP i PO4 3-. I w momencie, kiedy te H plusy tak przepływają, powodują obracanie się tego rotora i powstaje nam ATP. Czyli to jest w sumie cały schemat działania syntazy ATP. I powstaje nam ATP w fosforylacji cyklicznej. Niecykliczną omówię w kolejnym filmie.